Dzisiaj gośćmi katolickiej Bydgoszczy naszego studia są Paulina, Marta, Mateusz. I jesteście z pewnej bardzo ciekawej wspólnoty. Jak ona się nazywa? Ruch Czystych Serc. Co to jest? Ruch Czystych Serc to wspólnota, która przede wszystkim bazuje na czystości przedmałżeńskiej, na formowaniu się, przygotowywaniu do sakramentu małżeństwa. Przede wszystkim nauczeniu się właśnie, jak budować zdrowe relacje między kobietą a mężczyzną, tak żeby to była wartościowa relacja. Często nasza wspólnota jest uznawana jako taka klinika czystych serc, ponieważ trafiają do niej ludzie nieidealni. Zanim trafiłam właśnie do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, wydawało mi się, że to jest taka wspólnota nie za bardzo dla mnie i że tam są ludzie tak bardzo święci i nieskalani. A tak naprawdę to jest wspólnota ludzi, którzy często gdzieś pogubili się w życiu, zagubili swoje wartości i są poranieni wewnętrznie i duchowo. A Ruch Czystych Serc jest często taką kliniką czystych serc, gdzie możemy się udać, żeby tak jakby porozmawiać o tych swoich wartościach, o swoich przeżyciach, przedstawić to wszystko Panu Jezusowi i dać swoje serce uleczyć. A powiedzcie, jak trafiliście do RCS-u? Czy to była taka oczywistość, czy coś zniechęcało? Jak to było z wami? U mnie, jak dotarłam do RCS-u, pochodzę z bardzo takiej katolickiej, oazowej rodziny i gdzieś wiara była istotną kwestią w moim życiu, ale często tak z perspektywy teraz, często to była taka wiara kościółkowa. Chodziłam do kościoła i to wszystko, co wykonywałam, czy modliłam się, czy uczestniczyłam w jakichś rekolekcjach, czy w nabożeństwach, to było takie mechaniczne, odtwarzane. To wszystko, co robili moi rodzice, czy też rodzina i znajomi. A tak naprawdę RCS, dowiedziałam się o RCS-ie z czasopisma Miłujcie się 6 lat temu i postanowiłam zapisać się do Ruchu Czystych Serc. I powiem wam, że w tym momencie, kiedy zapisałam się do Ruchu Czystych Serc, to moje życie wcale nie było takie idealne i przyszedł taki moment kryzysowy, kiedy w moim życiu było już tak naprawdę źle i odeszłam od Pana Boga i no nie widziałam możliwości powrotu i byłam w takiej duchowej depresji i zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską. I będąc w Ruchu Czystych Serc tak formalnie, dopiero od niecałych 2 lat zaczęłam być tak naprawdę autentycznie w tym ruchu, formować się w wspólnocie lokalnej. I właśnie Pan Bóg przyprowadził mnie tutaj do bydgoskiej wspólnoty, która pomogła mi uporać się z tym wszystkim przez taki moment nawrócenia, tak wielkiej radości w sercu. I doznałam takiego Bożego miłosierdzia w tej wspólnocie. I właśnie tak trwam od ponad 2 lat w tej wspólnocie. A formalnie od? Formalnie od 2012 roku, czyli 6 lat. Mhm. Ale tak naprawdę żyję tym całym RCS-em od 2 lat. Czyli to nie są takie proste historie. Tak, w życiu. Dokładnie. Mateusz, mówiłeś, że tak ci nie po drodze z kościołem było. Tak, było mi nie po drodze. Też byłem uzależniony od właśnie tutaj nieczystych zachowań. Mówię tu o pornografii, samogwałcie. No i tak żyłem długie lata. Gdy byłem w liceum, to przyszedł taki moment upadku na dno, że tak powiem. Kiedy po prostu zrobiłem bardzo dużo głupich rzeczy. I Pan Bóg wtedy wkroczył w moje życie. To jest w ogóle śmieszne, że Pan Bóg właśnie wkracza wtedy, gdy człowiek jest na tym dnie i zacząłem, nie wiem skąd w ogóle, nie wiem jak, łaska przyszła na mnie taka, że zacząłem się modlić do Maryi, chodzić do kościoła co tydzień, z tym, że nie umiałem iść do szczerej spowiedzi i tak się błąkałem trochę w kościele będąc przez jakieś 1,5 roku. Gdzieś zacząłem, usłyszałem, żeby czytać Pismo Święte tak codziennie, a nie okazyjnie. I wtedy się wszystko tak naprawdę zaczęło. W pewnym momencie, gdy kolejny raz upadłem w nieczystości, zacząłem płakać nad sobą, że jestem w ogóle do niczego, że ja nie potrafię kochać i prosiłem Pana Boga, żeby mi pomógł
No i to było takie otwarcie się na Pana Boga, bo następnego dnia już po prostu poznałem jedną osobę, która mnie przyprowadziła do Niego. Prosiłem Go wtedy właśnie w tej modlitwie, gdy płakałem, o miłość, o prawdziwą miłość, żeby mnie nauczył kochać, bo jest ze mną po prostu tragicznie. No i następnego dnia, ni stąd, ni zowąd, kolega do mnie dzwoni ze studiów, pyta, czy nie chciałbym poznać jednego koleżanki, w ogóle, że czemu on na to wcześniej nie wpadł? Tak powiedział, ja to pamiętam do dziś tam sytuację. Zacząłem z nią rozmawiać, ona mnie zaprosiła na odnowę w Duchu Świętym. Zaczynało się seminarium odnowy w Duchu Świętym w jej parafii. Ja jestem z Miedzynia, ona była z Fordonu i tak co niedziela jeździłem do tego Fordonu, co mi przysparzało dużo problemów. Zresztą ja się za bardzo rozwodzę teraz już, przepraszam. Ale ta odnowa w Duchu Świętym przyniosła mi szczerą spowiedź z całego życia, na której też usłyszałem o tym, że w Bydgoszczy, czy, że w ogóle jest taka wspólnota Ruchu Czystych Serc w Polsce. Bo powiedziałem o tym, że w moim sercu zrodziło się takie myśli, że chciałbym oddać siebie żonie dopiero po ślubie. I usłyszałem o tej wspólnocie, spojrzałem w internecie, co to w ogóle jest. Obejrzałem film promujący, bardzo dużo właśnie szczęśliwych osób na tym filmie i mówię, to jest miejsce dla mnie, na pewno. I tak się zaczęło. Przyszedłem na pierwsze spotkanie i do dziś jestem w tej wspólnocie. Ile lat? Już 6 chyba, 2012 rok. To był pierwszy raz, w którym się pojawiłem. Po 5 latach okazało się, że na pierwszym spotkaniu poznałem swoją przyszłą żonę, którą serdecznie chciałbym pozdrowić. A ty, Paulina? U mnie to było tak, że właściwie podobnie troszeczkę jak u Marty, że też pochodzę z rodziny wierzącej. I w czasie gimnazjum, chyba końcówka gimnazjum, tak stwierdziłam, może pojadę na jakieś rekolekcje, no ale nie wiedziałam gdzie dokładnie, jak. I wtedy właśnie do mojego gimnazjum przyjechały dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny właśnie z Ruchu Czystych Serc. I mieliśmy takie spotkanie i opowiadały właśnie, czym jest Ruch Czystych Serc. Opowiadały o rekolekcjach, które się odbywają w Grudku, pokazywały różne zdjęcia. Na tych zdjęciach właśnie wszyscy uśmiechnięci ludzie, weseli. Mówię, gdzie oni są, dlaczego się tak cieszą. I bardzo zachęcały właśnie do pojechania na te rekolekcje. No i tak sobie myślę, no może pojadę. No i powiedziałam o tym mamie, że chciałabym pojechać, ale te rekolekcje odbywają się na południu Polski. No to z Bydgoszczy jest jednak troszkę kawałek drogi. Miałam wtedy też 16 lat chyba, tak jeżeli dobrze myślę. I mama nie chciała mnie samej puścić, bo to by było gdzieś tam cała noc drogi pociągiem. No ale zaczęłam rozmawiać w klasie, czy może ktoś też by nie jechał. No i okazało się, że mój kolega z klasy też chce jechać. Tak więc stworzyła się troszkę jeszcze większa ekipa, bo i jego kuzynka i kuzyn pojechali z nami. Później się okazało właśnie, że ta kuzynka to była ta dziewczyna właśnie, która u nas była w szkole i mówiła o RCS-ie. Więc właśnie z RCS-em po raz pierwszy zetknęłam się na rekolekcjach. Pojechałam właśnie na te rekolekcje Ruchu Czystych Serc. I podobnie jak Marta, moja wiara też była taka bardziej wynikająca z przykładu rodziców, ale nie była taka indywidualna. Dopiero gdzieś tam właśnie na tych rekolekcjach odkryłam takie piękno tej wiary, tą radość, którą ona daje, jak zobaczyłam tych wszystkich właśnie radosnych ludzi, jak usłyszałam te wszystkie świadectwa, wcale właśnie niełatwe, gdzieś tam, jak już wcześniej wspominałam, osoby mówiło o różnych swoich trudnościach, ale o tym, jak ponownie dotarł do Pana Boga, to bardzo duże wrażenie na mnie wywarło. I właśnie wtedy gdzieś tam to moje życie duchowe bardziej się zaczęło rozwijać od tego momentu wyjazdu na rekolekcje. Później jeździłam jeszcze parę razy właśnie w co roku, tak chyba z 3 razy przynajmniej, teraz już więcej. Dopiero jak zaczęłam studiować w Bydgoszczy, to dopiero wtedy przypomniało mi się, że tu w Bydgoszczy jest jakaś wspólnota lokalna, bo nie mieszkam w Bydgoszczy, więc nie miałam okazji uczestniczyć w tych spotkaniach wcześniej, ale od momentu właśnie studiów zaczęłam uczestniczyć w tych spotkaniach lokalnych. Moja historia też jest trochę taka, że w pewnym sensie, no mówię, już trzeci raz trochę nawiązuję do Marty, ale też bardzo podobna, że zetknęłam się jakby z RCS-em, ale też
też tak w 100% nie byłam oddana tym wartościom całkowicie. Dopiero gdzieś tam musiałam przejść coś, dopiero wrócić znowu do tych wartości, zobaczyć właśnie jak są dla mnie jednak ważne i jak potrzebne. I właśnie jak przyszłam tu na studia, to gdzieś tam właśnie tak była ta myśl w głowie, że a tu są te spotkania lokalne, może przyjdź, zobacz. I myślę, że to właśnie Pan Bóg tak się upominał o mnie, o to, żebym znowu gdzieś tam do tego RCS-u bardziej zaczęła, bardziej tym RCS-em i tymi wartościami, które niesie, żyć. No i tak teraz już jestem. Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma ze sobą ten tak zwany pierwszy raz, ma naście lat i zdarzyło mu się to czy tamto, to Ruch Czystych Serc patrzy krzywo na taką osobę? Nie, na pewno nie. Znaczy, na mnie właśnie zrobiło to wrażenie, że jak pojechałam na takie rekolekcje Ruchu Czystych Serc, bo są jeszcze właśnie rekolekcje, to tam usłyszałam świadectwa różnych osób. I te świadectwa, ci ludzie właśnie często to były takie osoby, które właśnie gdzieś tam miały ze sobą tą niewłaściwą drogę, tak? Te parę niewłaściwych wyborów w związku właśnie z nieczystością, czy jeśli chodzi o pornografię, czy właśnie jeżeli chodzi o współżycie przed ślubem. I właśnie te osoby mówiły o tym, jakby jak to negatywnie wpłynęło na ich życie, jak to ich niszczyło, jak gdzieś właśnie sprawiało, że te relacje się pogarszały między właśnie międzyludzkie, jak właśnie gdzieś tam przedmiotowo patrzyli wtedy na drugą osobę, ale zarazem właśnie mówili, jak ich życie się zmieniło od kiedy wybrali czystość przedmałżeńską, od kiedy zauważyli, że to jest naprawdę wartościowe i że to ma sens. I no, na mnie właśnie największe wrażenie zrobiły właśnie świadectwa takich osób gdzieś tam, które gdzieś się pogubiły, ale jednak odnalazły tą drogę, Pan Bóg ich przyprowadził do siebie i teraz na przykład tworzą szczęśliwe małżeństwa. Właśnie to jest jeszcze piękniejsze, jak się tam zobaczy takie małżeństwa, które właśnie zrastały później już w tej czystości. Nawet jeżeli gdzieś ta czystość była utracona wcześniej, no to właśnie Pan Bóg może to w pewien sposób jakby odnowić, tak? Zwłaszcza tą taką duchową czystość, czystość serca. Współczesna kultura jest pod dużym wpływem seksualizacji. I to od najmłodszych lat, widać to i w reklamach ogólnodostępnych, i w różnych propozycjach medialnych. Czy ta wspólnota zmienia coś w podejściu do tego świata w waszych życiach? Jak było przed RCS-em, a jak teraz? Przed RCS-em jakoś tak, mimo że pochodzę z katolickiej rodziny, bardzo jakoś się nie zastanawiałam nad kwestią czystości. W ogóle w takich kręgach, czy w szkole, czy nawet na jakichś tam rekolekcjach, no rzadko kiedy jest poruszany ten temat, wśród młodych ludzi zwłaszcza. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy zdawałam sobie sprawę z tego do końca, że to współżycie, tak, byłoby grzechem przed ślubem. I dopiero właśnie, dopiero na RCS-ie, dopiero gdzieś tam ta wspólnota pokazała mi właśnie, jak czystość przedmałżeńska jest ważna, jest piękna, jak wiele dobra z tego wypływa. Ja myślę, że właśnie współcześnie przechodzimy taki kryzys i dla młodych ludzi często czystość jest czymś zapomnianym, jest taką wartością, która jest nieaktualna ich zdaniem. I często też spotykamy się z wyśmiewaniem ze strony osób, które nie są na przykład w ruchu, czy też są trochę dalej od kościoła, bo uważają, że te wartości są już takie nie dzisiejsze. I jeszcze chciałam nawiązać do wypowiedzi Pauliny, jak zmieniło się nasze patrzenie na Ruch Czystych Serc i na czystość. Zanim właśnie trafiłam do ruchu, to często czystość kojarzyła mi się głównie z czystością taką głównie fizyczną. A będąc w ruchu, to bardzo zmieniło moje myślenie, ponieważ czystość to nie jest tylko taka czystość przedmałżeńska, czysto fizyczna, ale też czystość psychiczna, czystość duchowa. Trwając w takiej relacji z Panem Bogiem, czy tam na adoracji, czy na mszy świętej, czy w różnych takich kontaktach międzyludzkich we wspólnocie, dbamy o to, żeby traktować człowieka podmiotowo, a nie przedmiotowo. I nie tylko właśnie pod względem takim seksualnym, czysto fizycznym, ale też patrzeć na drugiego jak na Boga będącego w tym drugim człowieku. Mateusz, koledzy się trochę śmieją z ciebie czasem, że jesteś w Ruchu Czystych Serc?
No, nie, w sumie nie. Bardziej tak, szczególnie w pracy, to się spotykam z tym, że jest rozmowa na temat księży, tego jacy są, jak na temat pedofilii i różnych takich sformułowań. No przyznałem się w pracy, że jestem katolikiem i że chodzę do kościoła i zacząłem argumentować moje podejście, dlaczego uważam tak, a nie inaczej. I nie spotkałem się w tym momencie z jakimś atakiem na mnie. Raczej tak przyjaźnie podchodzę do tego. No, chociaż dużo żartów na temat katolików, na temat kościoła, księży spotykam. Wszyscy właśnie zastanawiają się, bo mam narzeczoną, teraz się przygotowujemy do ślubu i jesteśmy razem w Ruchu Czystych Serc, tutaj się też poznaliśmy, ale pytania padają, nie mieszkacie razem? Jak to nie? I... No właśnie, o co chodzi z tym tak zwanym sprawdzeniem się przed ślubem? Znaczy właśnie często dziś spotykam takie osoby, no dużo jest takich osób, szczerze powiedziawszy, które już razem mieszkają, nie mając jeszcze ślubu. I nie rozumieją jakby wagi tej czystości, ale dużo jest też takich przypadków, widzę gdzieś tam wśród swoich jakichś koleżanek, że no gdzieś tam wystąpi to współżycie przed ślubem, a się na przykład okazuje już po czasie, że ta relacja zaczyna się psuć i dajmy na to chłopak się rozstaje z dziewczyną, ciężko jest się wtedy pozbierać, ma się też świadomość właśnie, że jakąś cząstkę siebie się dało tej drugiej osobie, tak? Taka jakaś pustka pozostaje w człowieku i myślę, że to jest też dużym takim argumentem, żeby to wszystko najpierw przemyśleć, czy rzeczywiście, bo sytuacje bywają różne, tak, że jeżeli ktoś nie zawarł związku małżeńskiego, to jest taki wolny związek, to może się coś wydarzyć i wtedy cierpią ludzie, tak, przede wszystkim, myślę. Jaka jest historia Ruchu Czystych Serc? Od kiedy on właściwie istnieje i czy tylko w Polsce? Cała historia zaczęła się od Ameryki. Tam w latach 80. zdaje się, powstały ruchy typu True Love Waits. Powstały te ruchy w nawiązaniu do całej rewolucji seksualnej z lat 60. ubiegłego wieku. Księża, pastorowie zaczęli przygotowywać młodych ludzi, którym się przestało podobać właśnie ta rewolucja seksualna, chcieli czegoś więcej i zaczęli nauczać o tym, że warto poczekać do ślubu. Te wspólnoty rozrastały się na terenie Stanów Zjednoczonych. W latach, u nas w Polsce, w latach 70. powstało czasopismo Miłujcie się. Najpierw propagowało, czyli propaguje do tej pory krucjatę społeczną miłości księdza kardynała Wyszyńskiego. Do tej pory właśnie te 10 przykazań społecznej krucjaty miłości jest na ostatnich kartach czasopisma. W latach 90. zdaje się, kiedy w Polsce zaczęły się pojawiać czasopisma typu Bravo, Bravo Girl i tego typu różne podobne, które po prostu propagowały rozwiązłość seksualną i dziewczyny, przygotowywało dziewczyny do tego, żeby jak najszybciej rozpoczynały swoje życie seksualne. Czasopismo Miłujcie się zaczęło propagować czystość przedmałżeńską. Pojawiało się wiele artykułów właśnie też w nawiązaniu do tego, jakie wspólnoty powstają w Stanach Zjednoczonych. I to zbierało coraz większe żniwo. W roku 2000, zdaje się, trzecim albo czwartym, raz pierwszy pojawiła się nazwa Ruch Czystych Serc. Pojawiła się modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc. I wspólnota nasza zaczęła działać w Polsce. Warto też, myślę, trochę wspomnieć o tym, że jak to czasopismo Miłujcie się było wydawane, to no i tam były te wszystkie artykuły, tak, odnośnie czystości, dlaczego warto czekać, czy z czym związana jest właśnie nieczystość, z jakimi problemami, to właśnie
ci redaktorzy, tam cała redakcja, dostała bardzo, bardzo dużo listów też od czytelników. Był taki duży odzew właśnie ze strony czytelników, którym spodobały się te artykuły, którzy właśnie no, chcieli czegoś więcej w swoim życiu, tak? Jakieś wartości. I chyba właśnie wtedy był taki moment właśnie bardziej, że to wszystko tak ruszyło. Przebiega formacja Ruchu Czystych Serc tu w waszej grupie w Bydgoszczy. Jak, kiedy się spotykacie? Gdzie? Co na tych spotkaniach jest? Okay. No. Spotykamy się raz w tygodniu. W każdą środę ruszamy o godzinie 18:00 mszą świętą w parafii Ojców Jezuitów przy Placu Kościeleckich 7 w Bydgoszczy. Po mszy świętej zazwyczaj dwa razy w miesiącu organizowane są spotkania formacyjne, ale też poruszamy dużo innych takich życiowych tematów dotyczących relacji międzyludzkich, relacji damsko-męskich, na temat czystości, na temat także bycia singlem, bycia radosnym chrześcijaninem. I prócz spotkań formacyjnych także organizujemy raz w miesiącu spotkanie takie integracyjne, podczas którego możemy nawiązać głębsze relacje ze wszystkimi uczestnikami i także lepiej się poznać, porozmawiać często o swoich problemach. Tak? I gramy w gry planszowe. Gramy w gry planszowe, wychodzimy czasami na lodowisko, na pizzę i także raz w miesiącu organizujemy adorację Najświętszego Sakramentu. Tak, jest kilka spotkań w roku, takich ogólnopolskich. Te najważniejsze to jest rekolekcje w Grudku nad Dunajcem, w trakcie których naprawdę wiele się dzieje, wiele się zmienia w naszym życiu, w naszym podejściu do świata, wiele się dowiadujemy. Były organizowane konferencji różnych ciekawych osób, m.in. pana Jacka Polikowskiego, czy też księdza Sławomira Kostrzewy. Księdza Piotra Glasa też. Księdza Piotra Glasa. Siostra Maria Kwiek. Tak, bardzo dużo ciekawych takich osób i dzięki którym możemy tak przejść, że tak powiem, taki mini kurs przedmałżeński. Jest takim świetnym przygotowaniem, podczas którego możemy dowiedzieć się, jak budować takie prawdziwe, czyste, piękne relacje damsko-męskie oraz jak przeżywać tą swoją wiarę, bo tak naprawdę w RCS-ie nie uczymy się takiej wiary kościółkowej. Nie siedzimy tak naprawdę od rana do wieczora w kościele ze złożonymi rękami i nie wyglądamy na jakichś idealnych ludzi, ale jesteśmy też zwykłymi ludźmi, którzy potrafią i się bawić, i się modlić, i żyć tą wiarą. Grudek nad Dunajcem, podejrzewam, że tam sporo też rekreacji jest takiej w terenie. Tak. Jest bardzo dużo wyjść w góry. Dużo tańców integracyjnych, różnych takich wycieczek. Tak, jest też możliwość gry w siatkówkę, w koszykówkę. Naprawdę ten czas wolny też tam można bardzo ciekawie spędzić. Nie wiem, piękne widoki przede wszystkim. To jest przepiękne miejsce w Polsce. Nie wiedziałem, że takie miejsce w ogóle istnieje. Po prostu cały ośrodek jest na górce. Na skalę jakby zbudowane. Tak. Piękne miejsce. Widać jezioro, na którym wyrasta, pośrodku jeziora wyrasta zielona wyspa. I to naprawdę jeszcze w połączeniu z zachodem słońca to jest tak romantyczny i piękny widok, że chce się tam wracać co roku. Generalnie myślę, że my mamy w ogóle duże szczęście tutaj w Bydgoszczy, że nasza wspólnota powstała i że możemy tutaj się spotykać, bo też na rekolekcje przyjeżdżają ludzie z całej Polski, też z takich mniejszych miejscowości, gdzie nie mają tak dostępu. Formują się na przykład w Oazie, no to też wiadomo, jest formacja bardzo ważna, ale też brakuje tych spotkań, tych wspólnot w mniejszych miejscowościach. Powiedzcie mi, skąd bierze się takie szydzenie z katolików, jako z takich nawiedzonych, głupio szczęśliwych ludzi, którzy w ogóle nie znają życia. Przy świadectwach z waszych, zarówno z mojego życia, że my dotykamy realizmu do końca. Skąd ten mit i to szyderstwo? Ja myślę, że często takie słowa padają z ust osób, które gdzieś w życiu zostały zranione. I często nie potrafią sobie poradzić z tym zranieniem i być może w ich sercu rodzi się też taka zawiść i zazdrość, że widzą takiego typowego katolika uśmiechniętego od ucha do ucha i często zazdroszczą tak naprawdę. Nie rozumieją często, że ta osoba ma w sobie taką siłę i łaskę, błogosławieństwo Pana Boga z góry.
że dzięki temu potrafi przezwyciężyć jakieś życiowe trudności. Gdy ktoś poczuje, że to są ludzie, z których chciałbym poznać, z którymi mógłbym się spotkać, czy mogłabym się spotkać, właśnie w ruchu czystych serc. Ktoś, kto słucha tego i właśnie w tym momencie go coś rusza. Gdzie ma pójść? W Bydgoszczy. Każdą środę. W każdą środę. Ale jeszcze... Można nas znaleźć w internecie. Na Facebooku zwłaszcza. Ale jak? Jako ruch? Bo ktoś może się krępuje, ktoś może ma podobną historię jak ty, Mateusz, i chciałby osobiście to jak? Gdzie? Czy przede wszystkim tak. Nasz fanpage na Facebooku, gdzie można napisać też do nas, to jest RCS Bydgoszcz. I tam ktoś z was po prostu jest. Tak, dokładnie. Mamy też maila RCS-owego, to jest rcs.bydgoszcz@gmail.com, gdzie też można się z nami skontaktować. I to nie jest tak, że to czyta wiele osób, bo no, jedna osoba za to odpowiada. Więc to też nie jest tak, że te maile trafią w niepowołane ręce. Też można się z nami kontaktować przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.rcs.org.pl. To jest strona formalna Ruchu Czystych Serc, ale znajdują się na niej takie podstrony osobno dla każdego miasta, dla każdej lokalnej wspólnoty. No tak, i możemy jeszcze przypomnieć, że spotykamy się w środę każdą o 18.00. Na mszy u ojców jezuitów Plac Kościeleckich 7. Więc właśnie, jeżeli ktoś by chciał się już tak typowo twarzą w twarz spotkać, porozmawiać, przyjść właśnie chociaż zobaczyć, niekoniecznie już musi się gdzieś tam deklarować, po prostu posłuchać i tyle. Myślę, spędzi że to też... czas tak. W towarzystwie wartościowych ludzi porozmawiać, mile spędzi czas. A także Katolicka Bydgoszcz przekieruje, gdyby ktoś chciał. Dziękuję wam ślicznie za rozmowę, za te perły rzucane tutaj przed ludźmi do podniesienia, a perłą nazywam każde jedno świadectwo. Dziękuję wam bardzo i dużo, dużo siły i dziękuję, że jesteście. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.